to jest druga tura spotkań Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. To są spotkania parlamentarzystów z wyborcami. To nie są spotkania wyborcze, tylko spotkania parlamentarzystów z wyborcami. Pierwsza tura miała miejsce kilka tygodni temu. Ale mówimy tura, dlatego że to akurat jest czas wyborczy, ale my nie kandydujemy, więc my generalnie cały rok spotykamy się, czy 4 lata, bo kampania jest całe 4 lata. I czy to jest nazwane kampanią, czy nie, my po prostu jeździmy, więc te spotkania są spotkaniami w całej Polsce. My nie tylko się skupiamy na naszym okręgu, ale jeździmy po całej Polsce. To na przykład ja z kolei ściągnęłam na naszą jednostkę kolegę Sobiszewskiego. Sobiszewskiego Grzegorza ze Śląska, który był w podkomisji świadomość wpływu polityki europejskiej, czyli tego, co się dzieje w Zagórzu i w Brukseli, no bardzo dobrze wpływ na to, co się dzieje w kraju. Natomiast świadomość tego, jak rząd do tego podchodzi i co za naszą zgodą, bądź też nie przyjmuje, jeżeli chodzi o prawo Unii Europejskiej, uważam, że się zwraca z punktu widzenia wyborców, dlatego że to nie jest tak, jakby zupełnie inny świat. My funkcjonujemy w pewnym czasie mężczyznę. Jak rząd bierze pod uwagę bądź też nie ustalenia parlamentu, które przyjmują bądź też nie udają kancelarz, bądź też nie ministrom i premierowi w podejmowaniu decyzji w parlamencie europejskim. To niestety różowo nie wygląda, dlatego że często mimo decyzji negatywnego opiniowania, które nie chcielibyśmy przyjmować. Jeżeli chodzi o strategię polityki europejską, niestety inni zdrowie w naszym imieniu podejmują zupełnie inne decyzje. I to bardzo widzę, to jest kwestia bardzo ważna. Jeśli mówię o w ogóle pozycji Polski, jaka jest, jeżeli chodzi o politykę byłego ministra Szykowskiego, na to minister wtedy. Jestem Państwu również pani Zawiesza Prawa Członka i słusznie do czasu wyjaśnienia moim zdaniem przykrego, taka rzecz nie powinna mieć miejsca. Mam nadzieję, że to się wyjaśni. Aczkolwiek co do decyzji, które zapadły, na razie więcej Państwu komentarzy będę przekazywać. Jest to fakt, który musicie Państwo w mediach odnotować, że prawa członka w różnych partii zostały zamieszane. Nie mają prawa do informacji. To jest związane z tym prawem ochrony. Nie wiem, czy ktoś pamięta fakt, o którym wcześniej poinformował. No, uważamy, że kompromis jest dla nas, dlatego że niezależnie od tego, jaka forma będziemy